właśnie panu dyrektorowi Robertowi Chełmińskiemu za wielką życzliwość, za profesjonalne bardzo przygotowanie wszystkich spotkań, za pomoc przy współorganizacji Dni Kultury Chrześcijańskiej. Chciałbym też podziękować pani Ani Pietuch i oczywiście Tomkowi Moskalowi też za prowadzenie całości tych spotkań z naszymi wybitnymi gośćmi Dni Kultury Chrześcijańskiej. Panie Wiktorze, zanim zaczniemy się przebytywać, to ja zapytam tak na rozluźnienie, jak się oglądało siebie po tylu latach dzisiaj, bo widziałem, że z dużym zainteresowaniem. No tak, to jest 28 lat, kiedy robiliśmy te przedstawienie. Byliśmy już po dezerterach i też po jakimś tam teatralnym spektaklu telewizyjnym. No, dzisiaj się już takich przedstawień nie robi, nad czym ubolewam, bo nawet wielka klasyka dzisiaj przekazywana jest w telewizji w formie no, dosyć takiej skrótowej bryku. Pan jest absolwentem prestiżowego liceum ogólnokształcącego imieniem Mikołaja Reja. Dołączył pan do grona znamienitych absolwentów. Czy ta szkoła też jakoś wpłynęła na pana decyzję o podjęciu aktorstwa? Zdaje się, że tam pan uczył się języka starogreckiego, tak? I były elementy kultury antycznej. No, była taka klasa, ale ja akurat do niej nie uczęszczałem. Więc w klasie F było rzeczywiście tam jakieś przynajmniej podstawy wykształcenia klasycznego. Ja niestety do tej klasy nie uczęszczałem, więc tego nie wiem. Natomiast już kiedy ta kontuzja mnie wyłączyła ze sportu, to rzeczywiście z kolegami tak bawiliśmy się w kabaret w klasie maturalnej. Ale to były tylko jedyne takie moje związki, takie bliższe ze szkołą, ponieważ sport mnie trochę z tego szkolnego życia wyłączył i przez pierwsze 3 lata uczęszczania do szkoły ogólnokształcącej. Ja raczej w życiu szkoły w ogóle nie uczestniczyłem, tylko wylewałem ten pot na parkietach Warszawy, Polski i Europy. Chcę powiedzieć, że każdy z was wtedy, absolwentów warszawskiej PWST, od razu znajdował niemal zatrudnienie na tych najlepszych scenach warszawskich, krakowskich. Nie było takie trudne, ponieważ takie były priorytety ówczesnej władzy i systemu, no, że bezrobocia nie było w Polsce, ponieważ był to jakby no to dogmat systemowy.